wszystko naraz, jak się pierdzieli, to wszystko. Miesiąc do wielkiego dla mnie wydarzenia. Łukasz bez zęba miał okulary. I zapominam, słuchajcie, pan przy kasie ładnie dziękuję, miłego reszty dnia. Nagle. I pomyślcie, że zawsze może być gorzej. Zawsze może być gorzej. Witam was cieplutko. Miałam dzisiaj nie nagrywać, ale nagrywam. Ale tak na chwilę, tylko coś się do was odezwę i tyle. Jedziemy tylko po wodę do sklepu, bo nie mamy wody, skończyła nam się woda. Więc trzeba szybko wodę wziąć i wrócimy do domu. Podjechaliśmy pod Tesco i Łukasz poszedł, ja zostałam, bo słuchajcie, jestem dosłownie w domowej bluzie, w domowych spodniach dresowych. Nie widzicie, co mam na głowie? Wyschły mi tylko włosy, umyłam i tylko wyschły i nawet się nie czesałam, bo dosłownie wyszłam się przejechać z Łukaszem. Słuchajcie, wszystko naraz. Mój pieprzony ząb. Wczoraj oboje zdychaliśmy, Łukasz w ogóle nie poszedł do pracy. Ja dostałam jeszcze na to wszystko okres, a Łukasz dostał takiej anginy, że po prostu wczoraj był dramat. Nie był w stanie mówić, nie był w stanie nic, dosłownie nic przełykać, po prostu tragedia. I jedyne co zrobił, to skonsultował się z lekarzem i dostał antybiotyk. Wczoraj była tragedia, dzisiaj rano i przez noc się męczył. Natomiast teraz jak wziął po 12 tą dawkę, czy teraz jest już 16, ale jak wziął po 12 tą dawkę, to już było dużo lepiej. Po 12 dawkę. Ja, słuchajcie, jestem tak słaba, że nie mam siły nic robić, nie chcę mi się nic robić, ani w domu, ani nic. No po prostu, mówię wam, wszystko naraz. Wszystko naraz, jak się pierdzieli, to wszystko. Nie wiem, co jest, czy jakaś, nie wiem, wiedźma nas przekleła, czy co, po prostu, no to jest nieprawdopodobne. Ja mam we wtorek tego dentystę. Dzisiaj wlatuje film właśnie, że straciłam tego zęba. No jak już oglądacie ten, no to już film był. Tak, dalej jestem piękna i urocza. I co? I nie wiem co, słuchajcie, nie wiem co. Nie mam normalnie siły, po prostu nie mam siły. Po prostu nie mam siły, słuchajcie. Teraz jest super miesiąc w ogóle, jest bardzo fajny miesiąc, bo jest miesiąc do wielkiego dla mnie wydarzenia, o którym wam jeszcze nie mówiłam, ale właśnie początkiem sierpnia. I ja nie mogę się cieszyć, słuchajcie, nie mogę się cieszyć, nie, bo po prostu co chwilę coś. Mam tylko nadzieję, że to wszystko złe skończy się we wtorek razem z moim dentystą, który powie, bo to jest teraz takie najgorsze, wiecie, Łukasz się wyleczy, wyzdrowieje, no ale naprawdę, no wczoraj była tragedia. Ale mam nadzieję, że skończy się wszystko złe wraz z dentystą we wtorek. Że ona powie, że jest ten korzeń, że da radę zrobić tą koronę i że już się umówimy na kolejną wizytę, żeby tą koronę robić. Po prostu innej opcji nie biorę pod uwagę, słuchajcie, nie biorę. Jeszcze z tą moją anemią, czy nie wiem co to jest, z tym moim żelazem. Też nigdzie nie byłam. Miałam, słuchajcie, iść w tym tygodniu, no ale w poniedziałek zostałam bez zęba, więc już mi się przez resztę tygodnia po prostu nie chciało nic myśleć, ani żyć, ani nic. Więc w ogóle ten szok, który miałam ostatnio, przeszedł. Ale chyba tak nie do końca, bo jeszcze nie do końca do mnie dociera powaga tej sytuacji. Myślę, że jeżeli okaże się, że nie daj Boże, nie da się nic zrobić z tym, i trzeba będzie go wyrwać i zostanie mi tylko implant, to wtedy do mnie dotrze, jak jest źle. Na razie chyba jeszcze tak optymistycznie sobie do tego podchodzę. I dzisiaj w domu muszę, tam wiecie, jeszcze ze śniadania w ogóle jest bałagan, trzeba by posprzątać, ale nie mam po prostu nic siły. O, Łukasz już wraca, wziął wodę, co to jest? Jakiś sok? Co to? A nie, lody wziął, to dla mnie chyba. I bułki. I chcę, Łukasz, jeszcze iść do TK Maxa, bo słuchajcie, tutaj jest Tesco, a tam jest TK Max. Nie wiem, czy to stąd widać, za Dunel. Nie widać chyba, o tam na końcu, tu na samym końcu jest TK Maxx, więc może podejdziemy, Łukasz chce coś zobaczyć. Jednak podjeżdżamy do TK Maxa. No, Łukasz mówi, że nie ma siły chodzić, mi też się nie chce w sumie, no, ja też nie mam siły, ale ja nie mam siły z innego powodu. I proszę, tutaj jest co, The Hangar, nigdy nie byliśmy. Musimy jakiś pójść, tutaj jest Dunel i TK Maxx. I nie ma miejsca, jest, tu jest. Prawie. Taki duży piętrowy. Jest taka duchota, że po prostu jak żyć? O, tu te lody. A kupiłeś coś do picia? Wodę. A gdzie jest? W bagażniku.
Mi się tak chce pić, że zaraz zwariuję. Nie będę piła tej. Dobra, zwariuję. Tego nie. Trudno. W TK Maxx nic nie kupiliśmy poza kością dla kuki. Taka kostka gumowa i słuchajcie, to jest w ogóle przedziwne, że to jest napisane, że ona wydaje dźwięk crunch. Jak to po polsku? Chrupania. Takie o, chrupania, które psy uwielbiały. I patrzcie, faktycznie, słuchajcie. Tak jakby coś rozgryzało. Także taką kostkę. Łukasz mi kupił cały blok marcepanu. Ja uwielbiam marcepan. I wzięliśmy makaroniki. Makaron, bo nigdy tego nie jadłam. Wiem, pewnie dziwne, ale nigdy. Ty jadłeś? Nie. Też nie, Łukasz też nie jadł. Dlatego spróbujemy. Ludzie się tym zachwycają. To jest bardzo drogie. Chcesz się napić najpierw? No, a nie mam picia. To kosztuje, to te tutaj, to jest ile ich tu jest? 2, 4, 6, tak? 84 gramy kosztowały 3,29, słuchajcie. Były 3 makaroniki po 2,90, 3 tylko te ciasteczka. Ja nie wiem, w czym jest w ogóle, to jest włoskie. Ja nie wiem, w czym jest w ogóle taki hype, że to jest takie drogie i że ludzie tak to lubią i to jest takie wow, że się je makaroniki. Nie rozumiem tego, to jest jakieś ciasto. Twoja będzie się do domu, tak? Znaczy ty po mnie możesz pić, ja po tobie. No ale jak się napiję po tobie, no to potem się lepiej. Więc spróbujmy, skąd jest ten szał. Ja otwieram drzwi. Jest masakra, nie ma czym powiedzieć. To są pistacjowe wzięliśmy, ale były jeszcze różowe, były lemonowe, czekoladowe, co tam jeszcze, toffee, te różne smaki. Moim zdaniem to jest beza z jakimś kremem. I się wkurza wtedy. Proszę. No weź sobie. To jest beza z jakimś kremem. Tobie pachnie. Jak beza. Jak zielona. Nie, dobra. Dobra, ale żeby to tyle kosztowało? Nie, no bez jaj. I to zawsze wszędzie tyle kosztuje, jest drogie po prostu. Spoko to ciastko. Bo bardzo łatwo się rozpuszcza. Tak. Takie chrupkie i rozpuszcza się w ustach normalnie. Nie no, fajna. Almond meringues with a pistachio flavored cream. To jest almondowe to ciasto. No, ja właśnie mówię, że to jest tak myślałem, że jest takim marcypanem. To jest meringues. Meringues. Nie wiem. Dobra, ale... No, bezy. Beza. Mówiłam ci, że to jest, pachnie jak beza. Ale to nie jest beza. Ale to nie jest taka krucha beza, sucha. To jest taka bardziej mokra beza. Nie, strasznie słodkie. Dobre, strasznie słodkie, ale żeby, nie żeby warte się ceny. Tym, nie warte na ceny, żeby się tak podniecać, to nie. To jest bardziej warte ceny. Taka sama cena praktycznie. Marcepan, 200 gram, ciężki baton gruby. O, fajnie. Czyli sobie będę jadła, jak będę czytała książkę. Bo doszła do mnie książka, pokażę wam w domu. Już przeczytałam połowę, połowa mi tylko została. Bardzo fajna. Musimy dać Kukisiowi nową zabawkę. Jak pogardzi, to już jej więcej nic nie kupię. Jezu, ja tak do TK Maxa weszłam w ogóle, nie? Wiem, że większość was by tak nie poszło. Pamiętajcie, że... bez zęba. Łukasz mi jeszcze przypomniał, że zęba nie mam. Ja mówię, Łukasz, jak ja tak spodnie z domowe w kłakach. Kota, psa, nieuczesana. Nie kompletna. I tyle. I ja zapomniałam, że ja zęba nie mam, nie? Łukasz bez zęba miał, kur... I zapominam, słuchajcie, pan przy kasie ładnie dziękuję, miłego reszty dnia. Na jo, nagle. A ja się uśmiechnęłam i dziękuję. Kurde, że sobie przypomniałam, żeby się nie uśmiechać. To mówię, czemu się spłoszył? Jak sarna. No, jak sarna. Mówiłam, ja nie umiem, nie muszę się uśmiechnąć do ludzi, ja nie umiem. Zaczyna kropić. Matko, ugotujemy się. Dobrze, może lunie to będzie lepiej. Dobra, jedźmy już stąd. Uwaga, chodź Kukiś, chodź. Co to mam dla ciebie? Nowy przyjaciel? Zobacz, fajne. Fajne? Nada się? O, już zabrała. Fajne, tak? A pokaż, ja ci chciałam pokazać. Ty lubisz kostki, lubisz.
Chciałam ci pokazać, że jak nagryziesz, to słychać taki dźwięk. Chodź, pokaż. Daj. Daj. No, zobacz. Kuki. Zobacz. Zobacz. No. Fajne, tak? Fajna gość. My jej kupujemy takie do gryzienia. Kitkuś. My jej kupujemy takie do jedzenia kości. Takie, wiecie, twarde ze tam świńskiej skóry czy coś. Ale... Jeszcze po brzuszku. O, łaskotek. Łaskotek był? Ale już wszystkie pozjadała i zostały tylko takie jakieś resztki. Gdzieś tam ona sobie chodzi z tymi resztkami i nosi je, słuchajcie, z miejsca na miejsce, tak? Powiedz, tam gdzie ja, tam musi być resztka kości. A teraz mamy całą nową brudaszku. Ciepa brudaszka wykąpać jeszcze, ale nie ma nikt siły. No, nie ma nikt siły kąpać pieska. W tygodniu się wykąpiemy. Będziemy same, to się będziemy kąpać, tak? Czesać, odżywiać. Grybaśku. Fajna kość, Łukasz, fajna. Opadłam z sił, słuchajcie. Opadłam z sił. Nie wiem, tak po tej przejażdżce po prostu nie mam siły. Też przez ten okres, wiecie, i ten mój brak żelaza, to się czuję tragicznie. Kuki właśnie dostała tak zwane zumi. No. Kuki, nie lisz. Aha, bo wiecie co? Ja ci tej kości nie będę rzucać. Ona jest za gruba, za twarda. Nie męcz mnie. Głupku. Nie. Kupolu. Nie, Kuki. No nie odczepi się ode mnie teraz, no. Kuki, ja chcę spokojnie poleżeć i poczytać. Proszę cię. Książka, słuchajcie. To jest ta książka, o której wam mówiłam, której szukałam w polskim sklepie, którą zamówiłam ostatecznie przez internet. Bogaty ojciec, biedny ojciec. I ja sobie wziąłam, jakbyście chcieli, to są jej... Jezu, jakoś niewygodnie. To są jej dwie wersje. I jest wersja ta podstawowa taka i jest wersja wydanie rozszerzone. 9 dodatkowych rozdziałów do studiowania książki. Przepraszam, Kuki. Do studiowania książki. Ja sobie wzięłam właśnie tą wersję rozszerzoną, bo tam była 2 funty chyba różnicy w cenie. I powiem wam, że jakbyście chcieli, to ta wersja rozszerzona polega na tym, że tutaj po każdym rozdziale, w ogóle wczoraj przeczytałam już prawie połowę. Do wpół do 12 czytałam. Ciekawa jest bardzo ta książka. I wersja rozszerzona polega na tym, że po każdym rozdziale jest taki dodatkowy rozdział, który jakby zbiera cały ten rozdział w kupę. Jest takie streszczenie, jakby bym powiedziała, tego rozdziału, plus oprócz tego dodatkowo tutaj jeszcze na końcu właśnie są strony, które nie są już numerowane, bo są dodatkowe, a jest ich dość sporo, ponieważ ta książka ma 312 stron, a tutaj jeszcze jest tyle dodatkowego jakiegoś rozdziału, czy czegoś, wiecie co, jeszcze tego nie czytałam. Także jeszcze nie wiem. Ciekawa książka. Pokażę wam spis treści. Tam Kiciunia śpi. Pokażę wam spis treści, bo być może kogoś, wiecie, zainteresuje ta książka, bo po prostu chcecie zobaczyć, co w niej możecie znaleźć. Tylko nie wiem, jak wam to pokazać. O, tak może. Tak, to sobie zatrzymajcie. I tu. Powiem wam, że to jest taka książka troszkę ekonomiczna. Ale póki co na razie, jak doczytałam, to troszkę ekonomiczne tutaj ze względu na przykład na te rysunki. Aktywa, pasywa, bardzo fajnie jest wyjaśnione, na przykład jest tutaj poruszony temat kupowania domu, że biedni i średni ludzie myślą, że kupując dom kupują aktywa, a tak naprawdę kupują pasywa, które wpędzają ich w koszty. I tak, coś tam, tutaj właśnie jest fajnie, widzicie, opisane właśnie, co jest przychodem, co jest kosztem, aktywa, pasywa. I tutaj jest właśnie, schemat przepływu pieniędzy bogatej osoby. Tutaj mamy osoby należące do średniej klasy i osoby biednej. Bardzo obrazowo, bardzo mi to dało duże pojęcie. Potem są też po rozdziałach, wiecie, pytania, jakby żeby, widzicie, bogaty ojciec. To jest o tym domu. Zestawienie bilansowe ma w pasywach dom, natomiast biedny ojciec w aktywach.
No i tutaj są właśnie też pod koniec rozdziałów pytania jakieś, czy w której ty się na przykład czuł, że jakby czy w której ty byś się w grupie widział, patrząc na te schematy, tak? Czy patrzymy, czy żyjemy i patrzymy jak biedna osoba, czy średnia, czy średnio zamożna, czy właśnie ta bogata. Fajna książka, naprawdę fajna. Także ja na razie to, jak widzicie, dalej nieogarnięta i... Włosy takie, o, nie wiem, tak pomyślałam, że dzisiaj będę chodziła w rozpuszczonych, jakie fale w ogóle Dunaju, że będę chodziła w rozpuszczonych, bo codziennie chodzę w koczku, dam trochę, wiecie, skórze, głowy odpocząć. Mikrofon był nieprzełączony, więc poczytam, myślę, że ją dzisiaj może już nawet skończę. 7:20, poczytam sobie do 8:00, o 8:00 mam coś do obejrzenia, live'a na YouTubie. I potem może jeszcze sobie doczytam. Separujemy się z Łukaszem dalej, mimo że Łukasz już się czuje dużo lepiej, chociaż zaczyna mu wracać ten ból, który miał wczoraj, czyli w pierwszy dzień choroby. I nie wiem, a ja znowu opadłam z siły i nie wiem, oby mnie nie zaczęło brać, bo jak ja bym się teraz rozchorowała, to by była tragedia, bo bym musiała odwołać mojego dentystę. A wiecie, że teraz to jest sprawa po prostu najważniejsza. Dla mnie to jest, no widzicie, Jezus, nie mogę, po prostu nie mogę. Dziękuję wam, już wleciał mój vlog, dziękuję wam bardzo za komentarze, za słowa wsparcia i tak sobie myślę, że wiecie co, ta moja sytuacja, ja wam o tym opowiadam i opowiedziałam wam o tym i nagrałam ten film właśnie o tym, że straciłam tego zęba. Po pierwsze po to, tak jak powiedziałam, że ja będę i tak nagrywała dla was vlogi, tak jak teraz nagrywam i tak będziecie to widzieć. A po drugie, bo nie wyobrażam sobie przestać vlogów nagrywać, nie wiem, na miesiąc, na dwa, czy na nie wiadomo ile, to będzie trwało, na pół roku na przykład, prawda? Więc i tak mnie zobaczycie w tym stanie. Ale też pomyślałam, że drugą taką dobrą rzeczą w tym całym nieszczęściu może być to, że być może komuś pokażę, że jakby wiecie... Kukiś, rozpraszasz mnie. No, już byłaś na vlogu, możesz iść. Co ty robisz? Nie licz. Ciekawe, jakie dźwięki będziecie mieć, bo pofufała w mikrofon właśnie prosto. No, że może... Wiecie, komuś jakby pokażę tą całą sytuację, że wiecie, ja chodzę do pracy, ja dalej funkcjonuję, mimo że nie mam zęba, dalej się, chyba mi pobrudziła kamerę, tak, dalej się, wiecie, uśmiecham i żyję, no bo muszę żyć, no co mam zrobić. Muszę żyć, muszę funkcjonować, muszę pracować. Że jakby nie ma się co przejmować tak naprawdę rzeczami, na które nie mamy wpływu, bo ja nie mam na to wpływu i ja nie mogę teraz się załamać i wiecie, i tak jak mówię, przestać żyć, przestać funkcjonować jak normalny człowiek. Jakby to powiedzieć, zweryfikujcie swoje kompleksy, słuchajcie. Bo to jest, powinien być ogromny kompleks, bo to wygląda strasznie. Ale mimo to, że to mam, słuchajcie, mam jakąś taką pewność siebie w sobie, że... Nie przyjmuję się tym aż tak strasznie. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie chcę wam powiedzieć tyle, że jeżeli na coś nie mamy wpływu, to po prostu nie ma sensu robić z tego kompleksu i przestać funkcjonować. Kuki, ja mówię mądre rzeczy. No. Co ci się dzisiaj stało? Co takie parcie? Kompleksy. Że słuchajcie, jeżeli nie ma na coś wpływu, nie mamy na coś wpływu, na, nie wiem, duży nos, małe oczy, duże oczy, cokolwiek jest waszym kompleksem, to po co się tym przejmować, wiecie? I jakby zobaczcie i pomyślcie, że zawsze może być gorzej, bo to, że, nie wiem, wy macie coś w twarzy lub w ciele, jakieś, nie wiem, za małe piersi, za duże piersi, cokolwiek, co wam przysparza kompleksy, to nie znaczy, że inni też to tak widzą. Po pierwsze, a po drugie, zawsze może być gorzej. Słuchajcie, zawsze może być gorzej, naprawdę. To jak wyglądamy, jacy się urodzimy, jakie mamy oczy, uszy, nosy i brody i podbródki i wszystko tak naprawdę, to jest niezależne od nas. I tak się rodzimy i tak wyglądamy i ludzie tak nas akceptują, bo tak nas widzą, bo jakby nie widzą nas w innej wersji. Wiecie, o co chodzi, a mnie widzieliście z zębami, teraz mnie nie widzicie, teraz mnie widzicie bez zęba. I to jest dopiero, bo macie jakby porównanie. Natomiast jeżeli macie jakieś rzeczy, które wam się nie podobają w waszej twarzy czy w wyglądzie i macie je od zawsze i po prostu tak wyglądacie,
To po pierwsze, dla kogoś jesteście piękne. Dla połowy ludzi jesteście piękne, dla drugiej połowy może nie. Ale tak jest ze wszystkim i z każdym, i z każdą rzeczą, kwestia gustu. Ale to nie jest tak, że, nie wiem, ludzie jakoś was porównują do waszej lepszej wersji. Wiecie, o co chodzi, nie ma czegoś takiego. Nie wiem, bo też słuchajcie, przez ten brak żelaza, słuchajcie, ja już wiem, dlaczego ja tak tracę w ogóle myśli i tracę wątki i pamięć mam też słabo, to jest ten brak żelaza na 100%. I przez to jakoś tak ciężko mi się zebrać myśli do kupy, żeby przekazać wam to, co mam na myśli. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście, no. Zostaw mój mikrofon, Kuki. No po prostu, słuchajcie, nie ma co się poddawać i ograniczać przez jakieś kompleksy. No, ja wyglądam teraz tak, ale wiecie, mam nadzieję, że za jakiś czas będę wyglądała inaczej. Mam nadzieję. Natomiast to nie jest zależne ode mnie i co mam zrobić? No nic nie zrobię teraz. Muszę teraz wyglądać tak, jak wyglądam, bo teraz na ten moment tutaj, żeby być ładna i piękna, nie zrobię nic. I taka prawda. Dobra, kończę, bo przecież ona zwariowała. Kuki, nie pokazuj tyłka. Ona czegoś szuka. Nie wiem, czego ona szuka. Kości, ale jej tu chyba nie ma. Chociaż może jest pode mną. Kukuś. Kukiś. No i co teraz będzie? Nie ma kości, tak? Czego ty tak sapie? Fuj! Co ty zjadłaś? Tylko kiełbaską walisz. Skąd kiełbaskę wziąłeś? Co? Spadła Panciowi gdzieś? Spadł kawałeczek? No, dobrze, już. No tak, rozumiemy wszystko. No. Kukson, dobra, idź już. Jezus. Takie małe, a tak się wszędzie wciska i po prostu ma tak. Dobra, kończę, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za słowa wsparcia. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe komentarze. I co? I słuchajcie, nie przejmujcie się tym, jak wyglądacie. Po pierwsze, zawsze może być gorzej. A po drugie, jak nie macie na coś wpływu, to po co się tym przejmować? Po trzecie, ludzie tego nie widzą. Ludzie naprawdę nie wiedzą, że to jest wasz kompleks i nie widzą tego tak, jak widzicie wy. Mój brak zęba na pewno widzą, ale nie zwracają uwagi. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Słuchajcie, następny film będę nagrywała po fryzjerze. Patrzcie, ja do fryzjera się wybieram. Chciałabym do fryzjera zamiast do dentysty. Po dentyście. Nagram wam następny film po dentyście. Prawdopodobnie w ten sam dzień. Chyba, że diagnoza będzie taka, że się po prostu załamie, ale no mam nadzieję, że nie. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, proszę. Trzymajcie dalej. Do zobaczenia. Przyjdę z nowiną. Co to będzie dalej i ile czasu tak będę wyglądać. Mam nadzieję, że już się coś dowiem. Do zobaczenia. Pa!